W poprzednich filmach z algebry liniowej mówiłem już trochę o macierzach. Wiemy, co to jest macierz. I na razie to wiemy tyle, że macierz to jest taka tablica dwuwymiarowa, powiedzmy M na N, gdzie M będziemy rozumieli jako liczbę wierszy, czyli to są wiersze, a N mówi, ile jest kolumn, czyli odpowiada za kolumny. Czyli to jest taka tablica liczb która czasami się przydaje do tego, że nasz układ trudno nie rozwiązać. No dobrze, no to powiedzmy, że mamy taką macierz. Czyli mamy macierz A, to często się w książkach oznacza taką pogrubioną literą A, ale nie zawsze, ale co nam szkodzi wziąć pogrubioną literę A. No i tutaj muszę wypisać jej elementy. I elementy tej macierzy będą numerowane dwoma indeksami. Jeden indeks będzie mówił, w którym wierszu jest ten element, a drugi, w której jest kolumnie. No, i tutaj przyjmiemy sobie taką konwencję, że ten pierwszy indeks mówi, jaki to jest numer wiersza, czyli tutaj będzie element A1.1, bo jest w pierwszym wierszu, w pierwszej kolumnie, pod nim będzie element A2.1, bo jest w drugim wierszu, ale w pierwszej kolumnie. I tak dalej, aż dojedziemy do. Ile mamy wierszy? M wierszy, czyli aż do elementu AM, który jest nadal w pierwszej kolumnie. Potem mamy drugą kolumnę, i znowu mamy pierwszy wiersz, druga kolumna. Drugi wiersz, druga kolumna, i tak dalej, aż do elementu, który jest w wierszu numer M, ale w drugiej kolumnie. No i tutaj znowu, i tak dalej. Na końcu mamy element, który jest w pierwszym wierszu i jest w ostatniej kolumnie, czyli w kolumnie numer N. Potem mamy element, który jest w drugim wierszu, w kolumnie numer N, w tej ostatniej. I tak dalej, aż dojedziemy do elementu, który jest w wierszu numer M i kolumnie numer N. I to jest nasza macierz. No i teraz w tym filmie zajmiemy się tym, jak się mnoży macierz przez wektor. Czyli ja tutaj podam definicję. Podam definicję. Co to znaczy pomnożyć macierz, macierz a, przez jakiś wektor powiedzmy x? Jak to się mnoży? No to powiedzmy, że mamy taki wektor. Wektor x. Zaczniemy od tego, że żeby pomnożyć macierz przez wektor, to wymiary tej macierzy i tego wektora nie, są, nie mogą być zupełnie dowolne. Żeby to się dało pomnożyć, to ten wektor musi mieć tyle składowych, ile kolumn ma ta macierz. Nieważne ile ma wierszy, ważne ile ma kolumn, żeby to się dało pomnożyć. Czyli ten wektor musi mieć n składowych. musi mieć n składowych. Czyli tutaj będę miał składowe x1, x2 aż do xn. Ten wektor musi mieć n składowych, to jest bardzo ważne, bo w przeciwnym razie tego się nie da pomnożyć. Jak napiszę tę definicję tutaj, no to zaraz stanie się jasne, dlaczego to się nie da pomnożyć w innej sytuacji. No dobrze, no to co nam mówi definicja? Co to znaczy pomnożyć macierz a przez wektor x? Przez wektor x. No to tutaj w wyniku tego mnożenia dostaniemy znowu wektor. I jakie będą współrzędne tego wektora? No teraz je wypiszę tutaj. Zaczniemy od tego, że mamy najpierw tutaj element a1,1 mnożymy przez składową wektora x1. Dodać do tego dodajemy wynik mnożenia elementu a1,2 przez składową x2 i tak dalej. A na końcu mamy tutaj element a1n pomnożony przez składową xn. No i teraz widzimy, że żeby to się zgadzało, no to tych elementów w jednym wierszu, czyli liczba kolumn, musi być tyle, ile jest składowych tego wektora, po to, żeby tutaj każdy element z pierwszego wiersza był sparowany z którąś składową tego wektora. No właśnie, no i tutaj w ten sposób znaleźliśmy pierwszą składową tego wektora, który jest wynikiem tego mnożenia. No, i tutaj pomnożyliśmy na razie przez pierwszy wiersz. Przez ten pierwszy wiersz pomnożyliśmy ten wektor. Teraz, żeby znaleźć drugą składową, to mnożymy przez drugi wiersz. Może tu wezmę innym kolorem. Czyli teraz mnożymy przez ten drugi wiersz. No i będziemy mieli tak: a21 razy x1, potem będziemy mieli dodać a22 razy x2 i tak dalej, a na końcu będę miał a2n razy xn. Teraz tutaj tym kolorem Zielonym wpiszę x1, x2, xn. I tak dalej. Dla porządku napiszę jeszcze ostatni, ostatni wiersz, jak, jak się mnoży. Czyli tak, tutaj będę miał zupełnie analogicznie. A, m z numerkiem m i 1 pomnożone przez x1, dodać a, m2 pomnożone przez x2. Zaraz to wpiszę tylko. Tym zielonym kolorem, a tutaj będę miał a AMN pomnożone przez XN. No, właśnie, tutaj jest x1, tutaj jest x2, tutaj jest xN. No więc dostajemy taki wektor, który ile ma składowych? Ile składowych ma ten wektor, który otrzymujemy w wyniku? Ten wektor, który otrzymujemy w wyniku, ma, powiedzmy, że on się nazywa b, będzie miał składowe. Tyle, ile wierszy miała ta macierz. Czyli będziemy mieli B1, B2, aż do Bm. Bo ta macierz miała m wierszy. Czyli mieliśmy macierz wymiaru m razy n. Pomnożyliśmy ją przez wektor, który zapisaliśmy w postaci takiej kolumny. Czyli on miał n wierszy, no i jedną kolumnę. Czyli możemy myśleć o, o tym, jak o macierzy. N razy 1, o wymiaru N1. No i widzimy, że tutaj to się jak gdyby skróciło, się zredukowało, bo tutaj wymnożyliśmy każdy wiersz tej macierzy przez, przez kolumnę tego X i dostaliśmy po prostu, dla każdego wiersza dostaliśmy liczbę, no i tych liczb dostaliśmy M, dostaliśmy znowu macierz wymiaru M razy 1. No dobrze, to może ja pokażę to na jakimś przykładzie, jak to się mnoży. No bo tutaj podam ogólną definicję, która nam mówi, że jak pomnożymy macierz A przez wektor x, no to dostaniemy wektor. Przy czym ten wektor będzie miał tyle składowych, ile wierszy miała ta macierz, czyli w tym wypadku m. No i to się da pomnożyć tylko wtedy, kiedy ten wektor, przez który mnożymy, ten wektor x, ma tyle składowych, ile kolumn miała macierz A, czyli n w tym wypadku. No i tutaj po prostu to polega na tym, że mnożymy każdy wiersz przez Kolumnę w ten sposób, że mnożymy pierwszy element z pierwszym, drugi z drugim, trzeci z trzecim i, tak, i potem sumujemy to wszystko. No właśnie, to jak to będzie na przykładzie? Weźmy sobie jakąś macierz, powiedzmy liczbową. Powiedzmy: minus 3, 0, 3, 2, 1, 7, minus 1, 9. Taką macierz. No i teraz chcę ją pomnożyć przez wektor. Przez jaki wektor ja ją mogę pomnożyć? Ile on musi mieć składowych? No tyle, ile tu jest kolumn, czyli musi mieć 4 składowe. Czyli to będzie, powiedzmy, wektor 2, minus 3, 4, minus 1. No i w wyniku dostanę wektor, który będzie miał ile składowych? No tyle, ile tu jest wierszy, czyli dwie składowe. Czyli w wyniku dostanę wektor, który ma dwie składowe. No jak ja to będę liczył? No, muszę minus 3 pomnożyć przez 2. Minus 3 razy 2. Następnie drugi element z tego wiersza, czyli dodać 0 razy minus 3. razy minus 3. Dalej. Dodać 3 pomnożone przez 4. Przez 4. I następnie do tego dodać 2. Pomnożone przez minus 1. Przez minus 1. I to jest wynik tego działania, to będzie pierwsza składowa. A druga składowa, no to znowu muszę elementy tego drugiego wiersza pomnożyć przez składowe tego wektora. Czyli będę miał 1 razy 2. Tutaj, żeby nie zmieniać ciągle koloru, to napiszę najpierw to, co jest na pomarańczowo. Odjąć 1 razy. Teraz wpiszę, co tam będzie na zielono. I dodać 9. I teraz tutaj wpiszę współrzędne tego wektora czyli razy 2 razy minus 3 minus 1 jest pomnożone przez 4 a 9 przez minus 1 te same składowe widzimy są w górnej linijce i w dolnej te same składowe wektora a w górnej linijce są elementy macierzowe z pierwszego wiersza a w dolnej, w dolnej linijce są elementy macierzowe z drugiego wiersza no i teraz musimy wykonać to to sumowanie to można najpierw pomnożę, żeby to zrobić w dwóch etapach. Czyli miałem minus 3 razy 2 to będzie minus 6, tutaj będzie dodać 0, dodać 12, odjąć 2, a w dolnym wierszu mam 2, odjąć 21, bo 7 razy minus 3, odjąć 4 i odjąć 9. Dobrze, to teraz muszę tutaj wykonać. Minus 6 i minus 2 to jest minus 8, plus 12 to będzie. 4. To będzie w pierwszym wierszu będzie 4, a tutaj mam 2 i tutaj same ujemne liczby. Mam minus 21, odjąć 4 to jest minus 25, odjąć 9 to jest minus 34, dodać 2 to będzie minus 32. Czyli to jest wynik tego mnożenia, tej pomarańczowej macierzy przez ten zielony wektor. Dostajemy wektor, który ma dwie składowe, dlatego że ta wyjściowa macierz miała dwa wiersze. No, i to się dało pomnożyć właśnie dlatego, że liczba kolumn tej macierzy była równa 4 i była taka sama jak liczba składowych tego wektora, który ma 4 składowe. Dobrze, teraz ja bym chciał tutaj pokazać, jak można to, na to mnożenie patrzeć, różne interpretacje musiał pokazać. Więc zauważmy, że tutaj, tak jak napisałem, to wyglądało tak, jakbyśmy każdy wiersz tej macierzy mnożyli. Niezależnie przez tę kolumnę, czyli powiedzmy, że pierwszy wiersz tej macierzy niech się nazywa W1. To jest taki wiersz minus 3, 0, 3, 2. Mamy taki wiersz. No i mamy drugi wiersz, który przepiszę tutaj. Mamy taki wiersz. No i powiedzmy, że ten nasz wektor niech się nazywa wektor X. Te wiersze, no to możemy myśleć, że to są takie. Wektory wierszowe. To tutaj po prostu mieliśmy te składowe, które tutaj otrzymaliśmy. To był, w pierwszej składowej mieliśmy po prostu iloczyn pierwszego wiersza, pierwszego wiersza, razy, razy ten wektor x. Może na zielono go napiszę jednak. Razy ten wektor x. No i to może komuś przypominać iloczyn skalarny. Oczywiście, żeby zdefiniować, Mnożenie macierzy przez wektor, to ja nie potrzebowałem tej żadnego iloczynu skalarnego. Ale jak ktoś wie, co to jest iloczyn skalarny, to może mu się to z tym kojarzyć. I zwykle wektory zapisujemy w postaci takich kolumn. Czyli byśmy powiedzieli, że transpozycja tego wektora, byśmy wzięli ten wektor transponowany, byśmy go napisali w postaci kolumny. Minus 3, 0, 3, 2. No i rzeczywiście to, co tutaj mamy w, tym, w tej pierwszej składowej, to jest iloczyn skalarny tego wektora. W1 transponowanego, czyli zamienionego z wierszowego na kolumnowy przez ten wektor x. No i tak samo w drugiej składowej mamy ten element, ten wektor transponowany W2, który mogę zrobić w ten sposób. 1, 7, minus 1, 9. I możemy myśleć, że to jest ten iloczyn skalarny. Oczywiście, tak jak mówiłem, do tego, żeby zdefiniować mnożenie macierzy przez wektor, nie jest nam potrzebny iloczyn skalarny. Ale jeżeli to się Komuś jakoś dobrze kojarzy, to może o tym myśleć w ten sposób. To, co tu jest bardzo naturalne, to jest naturalne mnożenie takiego wektora wierszowego przez wektor kolumnowy, które polega właśnie na tym, że się odpowiednie elementy przez siebie mnoży, a potem te iloczyny się dodaje. I to jest naturalne mnożenie wektora wierszowego przez kolumnowy. Jak się to komuś z iloczynem skalarnym kojarzy, no to to nie, nie zaszkodzi. No dobrze, teraz chciałbym pokazać jeszcze inną interpretację mnożenia macierzy przez wektor, która jest bardzo ważna i która się okaże przydatna w zadaniach, które będziemy mieli w kolejnych filmach, w zagadnieniach, które będziemy w kolejnych filmach rozważać. Weźmy sobie w takim razie jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że mam macierz A. Macierz pogrubioną A. No, wezmę jakiś inny przykład. Powiedzmy, że mam macierz 3, 1, 0, 3, 2, 4. 7, 0, minus 1, 2, 3, 4. No i weźmy wektor x. Wiemy, że ten wektor musi mieć 4 składowe, bo mamy 4 kolumny tutaj. No ale weźmy jakiś wektor o jakiś ogólnych składowych. Tutaj nie będę wpisywał jakichś konkretnych wartości, bo chcę tutaj coś pokazać. No i teraz, co to znaczy, że pomnożę ten wektor, że pomnożę tę macierz a? Przez wektor x. No to zgodnie z tą definicją, którą podałem wcześniej, muszę tutaj teraz pomnożyć pierwszy element macierzowy przez pierwszą składową i wszystkie te elementy z pierwszego wiersza przez, przez te kolejne składowe x1, x2, x3, x4. Czyli będę miał tak: 3 razy x1 dodać 1 razy x2, to za chwilę wpiszę, żeby nie zmieniać koloru, to napiszę najpierw te składowe razy, i tutaj będzie x4, no to wpiszę, czyli mam tak, x1, x2, x3, x4. No i tak samo w drugim wierszu, czyli tutaj będę miał 2, dodać 4 razy x2, dodać 7 razy x3, dodać 0 razy x4 i tak samo tutaj będzie minus 1 razy x1, może te kropki też napiszę, potem miał dodać 2 razy x2, dodać 3 razy x3 i dodać 4 razy x4. No właśnie, czyli tutaj będę miał x1, x2, x3, x4. Tutaj też mam x1, x2, x3, x4. No i to jest wynik tego mnożenia. No i tutaj specjalnie nie wpisywałem żadnych konkretnych liczb, żeby lepiej było widać, że w pierwszej, w pierwszej kolumnie tutaj wszędzie mnożymy przez x1. Czyli widzimy, że te współczynniki, które stały tutaj w pierwszej kolumnie 3, 2 i minus 1, są mnożone przez x1. Te współczynniki, które stały w drugiej kolumnie macierzy, 1, 4, 2, 1, 4, 2, są mnożone przez x2. Współczynniki z trzeciej kolumny są mnożone przez x3. Współczynniki z czwartej kolumny są mnożone przez x4. Czyli widzimy, że, że właśnie te elementy, które są w jednej kolumnie, są mnożone przez tę samą składową tego wektora. O takim numerze, jaki jest numer ten, tej kolumny. Czyli na przykład druga kolumna jest mnożona przez x2. No więc widzimy, że to, co to, tutaj się stało, ja to może przepiszę w takiej postaci wektorowej, że mamy pierwszą kolumnę, 3, 2 minus 1. Ona jest pomnożona przez, przez składową x1. x1. Dodać x2 mnoży drugą kolumnę. 1, 4, 2. Potem mamy dodać x3, które mierzy, mnoży trzecią kolumnę. 0, 7, 3. Zaraz to piszę tą x3, tylko nie chcę ciągle zmieniać kolorów. Tutaj będę ją x4, które mnoży kolumnę 3, 0, 4. Czyli tutaj jeszcze muszę dopisać x3, a tutaj x4. No i widzimy, że to jest dokładnie to samo. Jak wykonamy tutaj to mnożenie x1 przez te składowe, x2 przez te składowe, x3 przez te składowe, a potem dodamy, no to dostaniemy to, co tu jest u góry napisane. Dokładnie ten sam wektor. No ale ten zapis tutaj, który mamy na samym dole, on jasno pokazuje nam, że ten wynik mnożenia macierzy przez wektor to jest kombinacja liniowa takich wektorów, które są utworzone z kolumn tej macierzy. Gdybym ja napisał, że ta macierz, powiedzmy tutaj, napiszę, że ta macierz A składa się z takich wektorów kolumnowych, które oznacza na przykład v1, v2. V3, V4, 4, nie 3, to te wektory tutaj są wypisane. To jest wektor V1, to jest wektor V2, to jest wektor V3, to jest wektor V4. No i widzimy, że ten wynik mnożenia tej macierzy A razy x to jest po prostu x1, razy wektor V1 dodać X2 razy wektor V2 potem X3 razy wektor V3 i X4 razy wektor V4 już to dopisuję zielonym kolorem czyli tu mamy dodać X3 dodać X4 czyli rzeczywiście to co tutaj nam wychodzi to jest tak jak mówiłem, to jest kombinacja kombinacja liniowa kolumn tej macierzy. Jeżeli te kolumny potraktujemy jak wektory, no to mamy tutaj kombinację liniową kolumn tej macierzy A. Czyli to też jest taki sposób bardzo wygodny i bardzo użyteczny patrzenia na mnożenie macierzy przez wektor, że po prostu dostajemy kombinację liniową kolumn tej macierzy, gdzie współczynnikami tej kombinacji liniowej, jak widać, są składowek tego wektora przez który mnożymy. Mamy po prostu pierwsza składowa razy pierwsza kolumna, druga składowa razy druga kolumna i tak dalej, a następnie te wektory, które otrzymujemy po pomnożeniu kolumny przez Składową wektora po prostu dodajemy i w wyniku dostaniemy wektor, w tym wypadku wektor, który ma trzy składowe i który jest kombinacją liniową kolumn tej macierzy. Można też, tak jak mówiłem, patrzeć w ten sposób na to, że mnożymy tutaj każdy wiersz oddzielnie. Każdy wiersz mnożymy oddzielnie przez, przez tę kolumnę i to też jest wygodny sposób patrzenia. I rzeczywiście, jak obliczamy składową, jedną składową to Po prostu wykonujemy mnożenie wiersza przez kolumnę. Jak obliczamy drugą składową, to, oblicza, to obliczamy wynik mnożenia wiersza, drugiego wiersza przez kolumnę. Więc to też jest wygodny sposób patrzenia. No i mo można też myśleć o tym, że to wygląda trochę jak iloczyn skalarny takiego wektora, z którego składowymi są elementy jednego wiersza, przez ten wektor, przez który mnożymy, przez wektor x. Obie te interpretacje są ciekawe i obie się przydają, co zobaczymy. W kolejnych filmach.